bond, cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. We gon' keep it. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? No dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Zaczynamy dzień! Zaczynamy dzień. A dzień zacznie się od... Ano od tego, że odpalam MTZ-a i sąsiad prosił, żebym mu tam Big Baga z przyczepy zdjął i wsypał do rozsiewacza, ma przygotowany, podstawiony. Tak więc zaczniemy od tego i zajmiemy się swoją pracą. Nie tą ręką, bo mi poleci na tatuaż. MTZ dobrze odpalił, nie było przymrozku. Teraz jedziemy do nas. Mamy do rozsiania dzisiaj. Rzepaku 11 hektarów pszenicy. Taką samą dawką azotu. Działamy. 11 tu, 11 tu. Trochę ambitnie, bo pola daleko, ale na to pszenica blisko. Zobaczymy, może się uda. Rozpoczynamy rozsiewanie. Dawka, jaką stosuję, 100 kg czystego składnika na hektar. Dawka początkowa. Później będziemy zwiększać do 150, czyli jakieś 500 kg saletny na hektar. Zjadłem śniadanko przed chwilą, przesypałem sobie z tej strony na tą,
bo tutaj było dużo więcej, tutaj była końcówka. No i kwestia jest taka, że ta strona sypie mi wolniej, mimo że zwiększyłem troszkę tutaj wysiew. Jadę w takim razie, to wszystko wysypię na ten rzepak tutaj. I tak tutaj dałem tylko 200 kilo, a tutaj będzie ile? Z 300? Z 300 kilo będzie na pewno, 400 może. No to tutaj będzie po prostu więcej. Wszędzie było 320, a tutaj będzie 400 kilo na hektar, dawka startowa. Muszę to wysypać do końca i zobaczyć, czy to się zapchało, porównać szczeliny, bo chciałbym, żeby to wysypywało równo. To widać nawet gołym okiem, że ta strona sypie mi słabiej. Nie chciałbym takich rzeczy tutaj, żeby mi się takie coś działo. Jadę to rozsypię, pustym rozsiewaczem przyjadę i tutaj poustawiam i będziemy rozsiewać dalej. No tak jak myślałem, było zbrylenie, a takie bryły poblokowały wszystko. Teraz już jest doczyszczone, można jechać dalej. Jedziemy teraz sypać na te pole z tym przerośniętym jęczmieniem w rzepaku. Trzeba tam ratować sytuację. Dzisiaj chcę zakończyć, ale nie wiem, czy się uda. Zobaczymy. Nie ma pośpiechu, na spokojnie. Pogoda i tak jest nieprzyjazna. No i jesteśmy na tym jęczmienisku, w sensie rzepaku, który przeniósł jęczmień. No i co? Próbujemy go ratować. Dobra, dojechałem.
Ale się otłukłem, ja pierdzielę, aż myślałem, że mi się szybko zleci. To jest brudne. Czy to jest olej wyszczelony? Nie, to jest woda brudna, dobra. Bałem się, bo aż tak się wytelepałem, mówię, kurczę, co to za droga. A, co robimy? Ładuję jeszcze jeden rozsiewacz. No, poszło wszystko. Ładuję jeden rozsiewacz i jadę na te 3-hektarowe, 3,30 pole. Z powrotem na tę samą miejscowość, na wierzbówkę. I pszenicy dzisiaj nie sypię, dlatego że przyszły czapki. Przyszły czapki. Teraz widziałem, jak jechałem na podwórko, że są kartony z czapkami. No i tego jest sporo do pakowania, bo to i z kubkami, i ze wszystkim, z naklejkami jest trochę tych zamówień. Tak więc siądę do tego. Niedługo pokaże się jeszcze limitowana wersja kubka z nowym wzorem graficznym dla zainteresowanych. Zaraz zobaczymy. Otworzę, pokażę. Mamy czapeczkę, tak wygląda. Zaraz założę kamerę na głowę. To otworzymy. Jedna i tak dla mnie musi być, nie? Spakowane, to jest bardzo dobry materiał. Wzięliśmy nie najtańsze gówno, tylko naprawdę głębokie, fajne czapki z regulacją taką. Logo i napis. Niech plon będzie z nami. Jest super. Naprawdę jest solidny materiał, fajny, bawełniany. Już się wykładam zresztą. Jest gites. Już zostaje u mnie, a ja idę sypać nawozy. Dobra, jesteśmy na ostatnim polu rzepaku. Będę miał zasilone już wszystko. Zaczniemy. Tutaj 3,30 przywiozłem tonę. Tak się zastanawiam, czy wystarczy. Tutaj też zrobię poprawkę na jednoliścienne, bo jest dużo niedopryskańców. A jest to uzasadnione ekonomicznie. Mamy zrobić. Ścieżki zarosły, nie widać. Kawałek. Tutaj rzepak wygląda już dużo lepiej. Wygląda git. Wolę mimo tych chłodnych dni sypnąć mu teraz, żeby azot czekał na rzepak, a nie na odwrót. W sumie to dotąd dorzucam. Tutaj jeszcze leży. No tutaj jeszcze leży i to się tak trochę, bo tu jest trochę mniej, to się tak nasuwa na zakładkę i mniej więcej jest na równo. No i tak wygląda, no co tu dużo gadać. Nie ma tragedii. Ja kończę, wracam do domu i biorę się za pakowanie czapek i resztę asortymentu, a wytrzymajcie się ciepło. Niech plon będzie z nami. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? No dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Zaczynamy dzień.
zaczynamy dzień. A dzień zacznie się od... A w dzisiejszym dniu będziemy rozsiewać azot. Jest to Zaksan, grupa azoty. 32, 32% azotu, 500 kg Big Bag. Jakie tutaj dawki są proponowane na rzepak? O zimy 400. Potrzebne z azotem, bardzo małe to 400, 500. 500 na hektar trzeba dać. Niech sobie leci. A muszę wam powiedzieć, że sama grupa azoty chyba zobaczyła, że mam zapas. Poinformowano mnie, że mogę wziąć udział w loterii grupy azoty, dbamy o polskie ziemię, i mogę wygrać. Do wygrania są nagrody 300 razy 1000 zł na przykład, 3 razy 10 tysięcy, a nagrodą główną jest John Deere 5075E. Może nie jest on za ogromnym ciągnikiem, ale jakbym mu koło od bizona wsadzić, no to powiem wam, widziałbym go u siebie. Loteria trwa do końca kwietnia. Żeby wziąć udział, to wystarczy dowód zakupu wpisać w formularzu na stronie www.dbamyopolskieziemie.pl. Tam jest regulamin. Można też wysłać SMS-em. Wystarczy mieć dowód zakupu za minimum 1000 zł brutto produktów grupy azoty. Ja myślę, że warto skorzystać. Z moim szczęściem myślę, że John Deere gwarantowany. I zachęcam wszystkich. Tam zresztą dam wam, w opisie będziecie mieli linka, gdzie można zapisać, wziąć udział w loterii. Tak więc wystarczy za 1000 zł zrobić zakupy i do wygrania nagrody. 1000 zł to jest losowane od razu. 10 tysięcy 3 razy co miesiąc. A w głównym finale do wygrania John Deere 5075E. Bardzo ciekawa loteria. A my tutaj jeszcze Big Bag jeden wejdzie. Miałem, zdaje się, tutaj chyba z 200 kilo. Z 200 kilo. Wsypię jednego Big Baga i z tym pojedziemy na pole 3 hektary 30 arów. Tam będzie do rozsiania na rzepak. Tutaj będę musiał coś jeszcze zrobić z rozstawem. Bo ta strona wolniej mi idzie. Tutaj będę musiał zwiększyć. Tam, tu i tu 9,5 zdaje się. Ale chyba coś tutaj jest nie tak. Albo jeszcze spróbuję otworzyć to na maksa. Może coś tam podeszło. Ale nie, to teraz i tak jak jest zamknięty zawór główny, to nic mi to nie da. Chyba rozsunę troszkę po prostu. Zobaczymy, co będzie trzeba obserwować. Biorę następnego biga. Dojechaliśmy na plantację. Zrobimy jeszcze mały rzut okiem. Rzepak po zimie wygląda dobrze. Obsada jest zachowana. Jak widać, zaczyna już puszczać pierwsze nowe listki. Mimo chłodnych temperatur nocnych, myślę, że zabieg N1 jest wskazany ze względu na to, że on już potrzebuje składników odżywczych. Mimo tych nocnych przymrozków. To dni są dosyć długie i są ciepłe. On je wykorzystuje na wzrost. Mam nadzieję, że azot będzie dobrze spożytkowany. Pole wygląda w ten sposób, 3,30 hektara. Obsada pełna, odmiana tutaj była. Zdaje się, że Umberto. Zdaje się, że tu było Umberto. I co? I zaczynamy. Klasa ziemi jest zróżnicowana. Mozaikowata, od gliny po jakieś piachy, gdzie widać po kopcach kreta, że i piach się zdarza, tam się pług potrafi tak zalepić gliną, że nie da się pracować. Tak więc tereny mamy takie, jakie mamy. Rozpoczynamy rozsiewanie. Dawka, jaką stosuję, 100 kg czystego składnika na hektar. Dawka początkowa. Później będziemy zwiększać do 150, czyli jakieś 500 kilo salepny na hektar.
znajduje się ta lepsza klasa ziemi, a tutaj z tyłu jest całkiem inna, bardzo dobra klasa, ale jest luźniejsza, na innym podkładzie zapewne. Tutaj trochę mokro, ale przejechaliśmy. Pięknie po wschodzie. Czerwień się, bo był późny. To jest, to trzeba podkreślić. I dawka rozsiana, wyszło dobrze. Muszę trochę pokorygować, bo ta strona mi leci mniej, tamta wolniej, ale pojadę teraz jeszcze na pole pszenicy, rozsypię to wszystko, tak żeby zwolnić otwory, może coś się tam przyprawi. Jeśli chodzi o rzepak, tak wygląda rozsypana granula, a tak wygląda zachwaszczenie. Tutaj mamy ostrożnia, z którym należy walczyć. Ale tak jak wspominałem, tutaj nie było zabiegu na dwuliścienne. Zabieg będziemy wykonywać od razu, jak pozwolą na to temperatury. I myślę, że zrobię tutaj jeszcze poprawkę na jednoliścienne, ze względu, że zabieg nie jest drogi, a również widać, o, pojawiają się i to będzie rosło. Tak więc mam 13 hektarów do poprawy, jeśli chodzi o jednoliścienne i 9 hektarów na dwuliścienne. Na ten odcinek to wszystko. Fajnie, że byliście ze mną. Zapraszam jeszcze raz do konkursu, do wzięcia udziału w loterii i życzę wysokich wygranych. Trzymajcie się, niech plon będzie z nami. Hej!